Niedosłuch u dorosłych jest coraz większym problemem, dlatego że tak jak podaje WHO, statystyka mówi, że około ponad 1 bilion mieszkańców naszej planety ma kłopoty ze słuchem. Prognozy są jeszcze gorsze, bo zgodnie z prognozami WHO do roku 2050 ponad 800 milionów ludzi będzie miało poważne zaburzenia słuchu, które uniemożliwią komunikację. I wiąże się to przede wszystkim z tym, że obecnie żyjemy w coraz większym hałasie, w coraz większym szumie dźwięków. Nasz narząd słuchu nie nadąża, czyli ewolucja nie nadąża za tymi zmianami cywilizacyjnymi. Coraz młodsze społeczeństwo zaczyna mieć problemy ze słuchem, a tym samym wypadkowa komunikacją. Pierwszym takim zwiastunem, który może nas naprowadzić do tego, że coś się dzieje z naszym narządem słuchu, może być fakt, że zaczynamy tracić możliwość rozumienia mowy w hałasie albo w jakichś pomieszczeniach, gdzie jest specyficzny pogłos. I wtedy najczęściej pacjent mówi: słyszę, ale nie rozumiem, co się do mnie mówi. I to jest taki pierwszy symptom, że warto na tym etapie zbadać sobie narząd słuchu. Wyleczenie niedosłuchów jest możliwe w zależności od tego, w którym odcinku narządu słuchu doszło do uszkodzenia. Ucho zewnętrzne, ucho środkowe to są te dwa odcinki, gdzie my jesteśmy w stanie albo wyleczyć farmakologicznie, albo wyleczyć chirurgicznie. I zaczynając od tej części zewnętrznej, czyli ucha zewnętrznego, może to być albo prozaicznie woskowina, czyli korek, który nam może również zabierać słuch. Jest to oczywiście odwracalne, wystarczy wyczyścić ucho, czy dbać, wprowadzić higienę ucha i wtedy ten słuch wraca natychmiastowo do normy. Ale też mamy również choroby tej części zewnętrznej. Mamy choroby, które prowadzą do zarastania przewodu słuchowego. Również wypadkową jest niestety niedosłuch. Zwykle my go nazywamy jako niedosłuch przewodzeniowy. Jest to niedosłuch odwracalny. Jeżeli operujemy takie ucho, znowuż uzyskujemy efekt prawie w 100%. Przywracamy słuch do normy. Idźmy teraz dalej. Mamy część środkową ucha, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, jama bębenkowa. W tej części również mogą pojawić się choroby. Najczęściej to są stany zapalne ucha. Jeżeli zaniedbamy ten stan i wejdziemy w tak zwaną fazę przewlekłą, destrukcyjną, może to doprowadzić do takich chorób, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie, stosując metody zachowawcze, przywrócić ten słuch. Jeżeli problem dotyka już tej części nerwowej, czyli ucha wewnętrznego, to już mamy nieco bardziej skomplikowaną sytuację, dlatego że ta część jest nieoperacyjna i praktycznie też farmakologicznie dosyć trudno dostać się do tej części, aby uzyskać taki efekt, żeby przywrócił się słuch. Ale to nie jest jeszcze koniec świata, bo możemy pomóc w zrozumieniu mowy. I jeżeli mamy niedosłuch, który my nazywamy czuciowo-nerwowy, czyli dotyczący tej części nerwowej ucha, możemy zaproponować pacjentowi różne protezy, na przykład aparat słuchowy, jeżeli słuch jego na to pozwala, o odpowiednim oczywiście wzmocnieniu. Natomiast w przypadku, gdy pogorszenie słuchu jest na tyle poważne, że aparat słuchowy nie spełnia swojej roli, to też nie jest jeszcze koniec świata, dlatego że mamy urządzenia, które możemy wszczepić do tej części nerwowej ucha. I przy tych głębokich, poważnych niedosłuchach takim pomocnym rozwiązaniem są implanty ślimakowe. Tu jest rola lekarza, żeby dobrze zdiagnozował ten rodzaj niedosłuchu i odpowiednio zaopatrzył go.